Cześć, z tej strony CryptoGame i dzisiaj odcinek z jak zdobyć osiągnięcie Living the Wrestler's Life AW Fight Forever, czyli ukończyć Road to Elite 10 razy. Zanim sobie stąd wyjdziemy, ja wam coś tylko pokażę. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś ten pad szonkował, ponieważ to jest ten pad, który ma rozwal... No. Trochę ma coś z lewą gałką dziwnego, ja go próbuję naprawiać i jakoś działa. Więc wchodzimy sobie na razie do Snapchat Album, ja wam coś pokażę. Bo to jest ważne. Musicie przejść Road to Elite 10 razy, ale możecie, mam tu nawet tego, 3 opcje. Tutaj raz, policzmy raz, tutaj jest 4, czyli mamy już 5. I tutaj te 4, czyli mamy już 9. Mamy 9. Więc przed nami jeszcze ostateczne przejście Road to Elite. I jak to trzeba zrobić? Po prostu klikacie sobie New, wybieracie postać. Jak jesteście już w walce, klikacie pauzę i wychodzicie. I lecisz tak dalej. I bez jakkolwiek czego, bo macie 4 tygodnie przed każdą walką, to macie na przykład to patrzcie, macie tour 1, 2, 3, 4. Nie robicie tego, idziecie od razu go to pay-per-view. Akceptujecie. To jest ostateczne pay-per-view. I będzie już osiągnięcie, tylko Cedeno dostanie jeszcze osiągnięcie rangi A+. Trochę się z tym pomęczę. Więc to jest chyba wersja 4C. Gdzie jak przegrywa wszystko, to możesz sobie wybrać przeciwnika, weźmiemy sobie Andrade El Idolo. Pomijamy. Andrade powinien przyjść, pomijamy sobie wszystko, po prostu pomijacie jak leci. Jeżeli chcecie grać i przejść od razu rangę A+, to możecie zrobić, ale no. Więc macie tutaj Andrade i Miro, więc zrobicie quit match. Wychodzicie. Nasza walka tutaj i to będzie ostateczne przejście i przy tym dostanie tylko ranga plus. Dobra, naprawiłem słuchawki i to jest koniec oczywiście. Tak to się kończy. Oczywiście tutaj lecę minus 10, oczywiście, ale mamy i tak 0. Więc przed nami, ja zaraz wam pokażę jak to jeszcze trzeba zrobić, bo może ktoś nie będzie wiedzieć. Więc zobaczcie, ukończyliśmy cały scenariusz, okej, tutaj mamy punkty, mamy tylko 2000 i zobaczmy, czy będzie osiągnięcie za ukończenie 10 razy. Jest Living the Wrestler's Life, przed nami zostanie tylko samo przejście jeszcze na A+. Więc zobaczcie, ukończyliśmy cały scenariusz, okej, tutaj mamy punkty, mamy tylko 2000 i zobaczmy, czy będzie osiągnięcie za ukończenie 10 razy. Jest Living the Wrestler's Life, przed nami zostanie tylko samo przejście jeszcze na A+. I platyna jest moja, więc ja wam pokażę jak to zrobić. Jak zrobić, żeby szybko to przejść. Nie wiem ile kolej, cała symulacja wygląda. Chyba pół godziny, więc wchodzimy sobie tutaj Road to Elite, new, klikamy. Wybieramy sobie jakiegoś wrestlera, ja sobie wezmę takiego, którego chcę mieć streak ujemny. Weźmy sobie Chris. Wchodzimy. Jak chcecie, weźcie sobie oczywiście. Lepiej jest zrobić, znaczy się, jeżeli chcecie zrobić ranga plus, to chyba lepiej właśnie wziąć kobiety. Bo przy kobietach na początku nie macie Battle Royale, tylko macie Felter 4-Way. Lecimy, zaczynamy naszą piękną przygodę, teraz tutaj będzie, cięcie będzie teraz. Powinno już powrócić, samo jest, dobrze, i teraz mogę tak sobie patrzeć, to mi się najbardziej podoba, najlepsza rzecz tutaj. Więc jesteśmy tutaj przebardzo. Jest trening, ale to nas zbyt nie obchodzi. Dzwonię do Nikan, pomijamy wszystko. I przechodzimy teraz do kolejnej tutaj historyjki. Teraz czas na konferencję prasową. Double or nothing. Pomijamy oczywiście wszystko. I teraz to najważniejsze, jeżeli będziecie w walce, to ja wam pokażę. Macie tutaj też, nie? Tutaj będzie go. Oj, dobra, powinno działać. Więc teraz mamy tutaj walkę Filter 4-Way. Nie tytuł kobiet nawet, bo tytuł kobiet będziemy walczyć na pierwszej tygodniówce po tym właśnie. Więc pomijamy jakkolwiek wszystkie wejścia. Pomijamy. I teraz najważniejsze. Jeżeli się odpali, jest fight, klikacie pauzę, czy tę opcję i klikacie quit match. I lecicie tak do samego końca i tak robicie 10 razy. Jak chcecie oczywiście. Tam Nyla Rose to jest nową mistrzynią, a tak naprawdę, no, zdobywana. Ale i ona nie jest mistrzynią, ponieważ nie ma tytułu, więc tutaj mamy defeat. Oczywiście minus 1 i minus 5 baterii, to nas nie obchodzi, ponieważ może zejść do zera i będziemy dalej walczyć.
Sam Road to All Out Women's Championship o tytuł kobiet, więc będziemy walczyć o jeden. Jeżeli weźmiecie Jade Cargill, to naprawdę według mnie Jade Cargill jest OP. Więc jesteśmy tutaj i mamy teraz tutaj tur 1, 2, 3, 4, to klikamy sobie Go to Dynamite, pomijamy wszystko i lecimy do pierwszego tygodnia Dynamite. I czekamy, jest tutaj wszystko przygotowane. I teraz mamy Raiho, będziemy walczyć z Raiho o tytuł kobiet. Nas to nie obchodzi i lecimy dalej, więc musimy sobie teraz kliknąć pauzę. Pauza. Czy opcja, no pomijanie. Klikamy opcję. Quit match. I tak robicie do ostatniej walki. Nawet ostatnią walkę możecie opuścić. Ja mam tutaj, że Raiho, no bo mistrzyni kobiet. No, pierwsza mistrzyni kobiet w historii. A więc tyle na to, więc mam nadzieję, że sobie poradzicie. Arenga Plus to może będzie jeszcze w tym tygodniu, zobaczymy. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć!